Dzień dobry wieczór, tradycyjnie może, bo niektórzy oglądają to w dzień, niektórzy wieczorem, a niektórzy może w nocy. Wczoraj mówiłam, że dzisiaj poszerzę temat, szerzej omówię temat ostracyzmu. Wczoraj do niego był taki, bym powiedziała, taki wstęp. Ja dzisiaj będę chyba w okularach cały czas, bo mam o taki telefonik i z niego czytam małe literki. Ale co wam powiem? Niedawno oglądałam prawie godzinę, chyba 54 minuty film, nagranie z tłumaczeniem w języku polskim. Wrogu jest znaczek, dostałam od Piotra, wrogu jest znaczek Polsat, więc to być może leciało, na pewno leciało w telewizji. Postaram się je zamieścić, jak się uda, na moim kanale. Polecam, ja po 54 minutach wymiękłam, po prostu. Musiałam odpuścić, zrobić ze sobą porządek, bo to, co niektórzy przechodzą, to powiem wam, że do czego doprowadza ta sektokorporacja. To woła o pomstę do nieba. Będę kończyć później, po nagraniu. Powiem wam też, że spotkałam dzisiaj osobę z innego zboru, nawet nie pamiętam już z którego, na rynku. Jak mnie zobaczyła, to widziałam ten wzrok. Nie wiem, czy się bała, że podejdę i coś gościowi powiem, z którym rozmawiała. Po zachowaniu, po tym jak przechodziłam blisko, ona mu głosiła. Ja normalnie korciło mnie podejść do gościa i powiedzieć, co mu grozi, jak za 2-3 lata albo za 30 zmieni mu się świadomość. I powiedzieć o swoim przykładzie, ale wiecie co? Odpuściłam sobie. W sumie nie ma co, każdy decyduje za siebie. Innym razem pomyślę, może zagadnę, w końcu można uratować kolejną duszę. Więc może zaczniemy. Ja tu korzystam ze ściągi właśnie w telefonie. I płyniemy z ostracyzmem, dobrze? I tak jak wcześniej mówiłam na ostatnim nagraniu, wiecie, że nie byłoby oskarżeń o sektę, nagrań wideo na YouTube, na Facebooku, artykułów, wywiadów, nie byłoby mnie tutaj też, nie byłoby straconych lat. Relacji z rodzicami, dziećmi, gdyby nie jeden fakt, który dotyczy jednego pojęcia w tej organizacji: ostracyzmu. Ostracyzm, najokrutniejsza przemoc emocjonalna. To jest grzebanie człowieka żywcem. Jak świadkowie tutaj są, którzy są w zborach i to oglądają, niech się nad tym zastanowią. Ja wiem, że są jednostki, tak jak ja na przykład też opowiadałam w jednym z nagrań, że spotkałam siostrę, z którą się wyściskałyśmy, która życzyła mi szczęścia na mojej drodze. I takie osoby też są. Ale w większości, większość funkcjonuje jak zombie, jak automaty, jak roboty, bo tak ich zaprogramowano. I teraz tutaj mamy taki cytat ze Strażnicy z 1 stycznia 2013 roku, strona 16. I słuchajcie, nie szukaj wymówek, żeby móc kontaktować się z wykluczonym krewnym, na przykład za pośrednictwem SMS-ów czy maili. W nawiasie 1 Koryntian 5:11, na który się tak powołują. Bądź pochłonięty zajęciami teokratycznymi. Widzicie, to jest lekarstwo na wszystko. Idź do służby. Od rana do wieczora. I nie myśl, nie myśl, działaj jak robot. Tutaj mamy kolejną porcję. Jest to z codziennego badania PISM z 2019 roku. Z poniedziałku, z 14 stycznia. Tekst dzienny. Dla niewtajemniczonych mówię, że Świadkowie Jehowy mają taką małą książeczkę i codziennie jest omawiany z rozszerzeniem
werset biblijny. I tutaj mamy jeden z nich. List do Hebrajczyków, 12 rozdział, 11 werset. Karcenie wydaje się zasmucające. I teraz komentarz do tego wersetu. Chociaż może to nie być łatwe, musimy unikać kontaktów z wykluczonymi krewnymi przez telefon, SMS-y, listy, maile czy portale społecznościowe. Ale nie trać nadziei. Miłość na wszystko ma nadzieję. Również na to, że są że osoby, które opuściły Jehowę, do Niego wrócą. I słuchajcie, i w nawiasie 1 Koryntian 13,7. W 1 Koryntian 13 rozdział jest to hymn o miłości. Hymn o miłości, a oni czytają tutaj, cytują 7 werset. Miłość na wszystko ma nadzieję. Dlaczego nie zacytują całego fragmentu? Jeśli dostrzegasz, że wykluczony członek rodziny zmienia nastawienie, możesz się modlić, żeby czerpał siły z Biblii i zareagował na wezwanie Jehowy. Wróć do mnie! I tutaj mamy Izajasza 44:20-22. Wróć do mnie, żeby zareagował. Reagujecie tak? Bo ja wcale. I dalej omówimy sobie właśnie pierwszy list do Koryntian, 5 rozdział, 11 werset. Jest to właśnie fenomen ostracyzmu wśród świadków Jehowy na podstawie właśnie tego fragmentu. I co czytamy w 1 Koryntian 5:11? Ale teraz piszę wam, żebyście przestali się zadawać z każdym, kto jest zwany bratem. Kto jest zwany bratem, a jest rozpustnikiem, albo chciwcem, albo bałwochwalcą, albo człowiekiem rzucającym obelgi, albo pijakiem, albo zdziercą, żebyście z takim nawet nie jadali. Rozumiecie to? Proponuję też, jak macie egzemplarz Biblii, sobie otworzyć i zerknąć w swojej. I tutaj mamy tutaj mamy, teraz przeczytam wam ten werset z wyciętymi trzema wyrazami. Też 1 Koryntian 5:11. Ale teraz piszę wam, żebyście przestali się zadawać z każdym, kto jest rozpustnikiem, albo chciwcem, albo bałwochwalcą, albo człowiekiem rzucającym obelgi, albo pijakiem, albo zdziercą, żebyście z takim nawet nie jadali. I słuchajcie, i teraz warto się zastanowić, dlaczego strażnica skreśla znaczenie trzech słów. Jest zwany bratem, dlaczego ona to skreśla? Czy osoba wykluczona dalej jest zwana bratem? Powiedzmy, świadkiem Jehowy? Ona już nie jest bratem. Gdzie mamy napisane w Biblii, że nie można jadać z poganami i celnikami, jak to robił Jezus? Który ze świadków to przeanalizował na przykład? Tylko ślepo wykonuje rozkazy tej ośmiornicy z Warwick? Jak widzicie, zgasło mi. Wiemy, że Jezus jadał z poborcami podatków, z grzesznikami. Oni potrzebowali lekarza. A w Ewangelii Mateusza, w 18 rozdziale, 17 wersecie, tutaj cytuję fragment, jeśli nie posłucha nawet zboru, tak? A nie trzech przedstawicieli zboru. Jeśli nie posłucha nawet zboru. A ich jest trzech w krawatach. Przedstawiciele zboru z wymyślonym, niebiblijnym komitetem, tworzący niebiblijny komitet sądowniczy. Zastanowiliście się, świadkowie, jeśli to oglądają, gdzie Biblia mówi o... Patrzcie, furia się trzęsie. Gdzie
Biblia mówi o komitecie sądowniczym, w którym organizacja straszy współwyznawców. No, jeden, ktoś ze świadków. No proszę mi, sprawdźcie w swojej Biblii, gdzie to czytamy? Gdzie jest mowa o komitecie sądowniczym? Nie ma. Wiemy, że nie ma. Ale w Ewangelii Mateusza 18:17, patrzcie, nie mam Biblii, teraz nie wiem, gdzie ją dałam. Momencik. Mogłam otworzyć. To, co mówiłam wcześniej w Ewangelii Mateusza w 9 rozdziale, a 12 wersecie, Jezus mówi: zdrowi nie potrzebują lekarza, tylko niedomagający. Leczenie chorych, w cudzysłowie, wykluczonych u świadków jest takie jak zachowanie faryzeuszy. Wszyscy się odcinają. Nie rozmawiamy z nimi, nie gadamy. Ja teraz otworzę. Czekajcie, bo ja 1000-latkę wzięłam, z ich Biblii nie czytam nawet, bo jest pozmieniana. Ja kiedyś w to nie wierzyłam. 18 rozdział, 17 werset. Ha, 18 mi się wyświetlił. 18, 17. Patrzcie, tutaj mam cytat Mateusza 18:17. Przeczytam wam cały, ale z 1000-latki. Jeśli i tych nie usłucha, donieś kościołowi, czyli zborowi, a jeśli nawet kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak poganin i celnik. I teraz tak, Biblia mówi dla ciebie czy dla zboru? Sformułowanie. Jeśli kościoła nie posłucha, kościoła, czyli zboru. I drugi Jana, poczekajcie, bo i drugi list Jana, poczekajcie, drugi Jana. Mamy pierwszy, drugi, ja, widzicie, jak się kartki kleją, drugi Jana, znowu mi się wyłączył telefon, drugi Jana, 10 werset. Jeśli ktoś przychodzi do was i tej nauki nie przynosi, nie przyjmujcie go do domu i nie pozdrawiajcie go. Widzicie, to to jest też manipulacja tym wersetem. I teraz zastanówcie się, przeanalizujcie nawet świadkowie, którzy to oglądacie, gdzie Biblia mówi o przejawianiu ostracyzmu wobec niechrześcijan i nieświadków Jehowy. Gdzie? Znajdźcie taki fragment, gdzie Biblia o tym mówi. Bo wiele osób to przewałkowało i takowego nie ma. Teraz trochę szerzej sobie omówimy ostracyzm. Nie wiem, tak słuchajcie, postaram się to jakoś w miarę, żeby to nie było monotonne. Omawiamy ostracyzm szerzej. I takie mamy pytanie. Czy za czasów Pawła można było być bratem, nie będąc wykluczonym i jednocześnie być jawnym rozpustnikiem, chciwcem, bałwochwalcą, rzucającym obelgi, pijakiem albo zdziercą? Tak, można było być bratem niewykluczonym, popełniającym w sposób jawny powyższe czyny. Wynika to z poniższego wersetu. Właśnie z 1 Koryntian 5:11. Ale teraz piszę wam, żebyście
przestali się zadawać z każdym, kto jest zwany bratem, a jest rozpustnikiem, tak, pijakiem i tak dalej. A strażnica z pewnych niewyjaśnionych przyczyn skreśla 3 wyrazy. Jest zwany bratem. Skreśla to. Czy skreślenie tych 3 słów w praktyce życia codziennego i zastosowanie poprawionej treści jest zgodne z polityką strażnicy? Czyż Pawłowi nie chodzi w tym wersecie o obłudników, którzy są niewykluczeni, a są zwani braćmi? Czy wiąże się to z nienawiścią Boga do obłudy? To z nimi nie należy się zadawać, a nie z chorym duchowo, który został wykluczony. Jezus w Ewangelii Mateusza w 9 rozdziale, 12 wersecie powiedział, słysząc ich, rzekł: zdrowi nie potrzebują lekarza, tylko niedomagający. Co powiedział Jezus? Czy Paweł mówi, jak należy postępować z wykluczonymi? Ktoś mógłby powiedzieć, no nie mówi wprost i nie mówi jasno, ale... Może Paweł mówi w wyżej wymienionym wersecie nie wprost i nie jasno, ale czy chodziło mu o wykluczonych? Skoro mówi niejasno, to może zachowanie Jezusa mówi w tym temacie jasno. Bo ktoś może uważać, że niejasno i można spekulować. A co Jezus mówi o tych, co nie posłuchali zboru? W 18 rozdziale, 17 wersecie czytamy: jeśli nie posłucha nawet zboru, niech będzie dla ciebie po prostu jak człowiek z narodów i jak poborca podatkowy. Miał być dla zboru, czy dla mnie, tak, jak człowiek z narodów, jak poborca podatkowy. Jak Jezus traktował ludzi z narodów i poborców podatkowych? Jak Żydzi traktowali takie osoby? Tak jak faryzeusze. Tak uwypukliła to strażnica. A po co tak uwypukla? Kotwica NLP, programowanie, to jest programowanie NLP, która pojawia się jak uzasadnienie w strażnicy, jak należy postępować z wykluczonymi. Jednak w tym kontekście strażnica pomija odpowiedzi na pytania. Jak Jezus traktował ludzi z narodów i poborców podatkowych? Jadał z nimi? Rozmawiał z nimi? Uzdrawiał ich? W Mateusza 9,12 czytamy, słysząc ich, rzekł: zdrowi nie potrzebują lekarza, tylko niedomagający. Jak Jezus traktował ludzi z narodów? A słuchajcie, jakie było prawo mojżeszowe odnośnie ludzi z narodów? Jak traktowano przybyszy? Czy mieli oni jakiekolwiek prawa, których nie miał wykluczony? I teraz mamy cytat z Wnikliwego poznawania pism, tom drugi, Osiadły przybysz, czyli człowiek z narodów. I tutaj cytuję. Osiedleniec różnił się od cudzoziemca, który na ogół przebywał w Izraelu tylko czasowo i korzystał ze swojej zwyczajowej na Bliskim Wschodzie gościnności. Wraz z osiadłymi przybyszami i biednymi korzystał z dobrodziejstw roku sabatowego i jubileuszowego, zbierając to, co urodziła wtedy ziemia. Odnośnik do Księgi Kapłańskiej 25:6-12. I co się dowiadujemy z tego, że przybysz miał prawa? Miał swoje prawa. A wykluczeni mają swoje prawa? Czyli domniemany wykluczony, o którym Jezus nigdzie nie wspomniał, spadał swoją rangą nie jako do grupy ludzi z narodów i poborców podatkowych, z którymi Jezus jadał, którymi głosił, z którymi Jezus jadał, którym głosił i których uzdrawiał. A może wykluczony spadał do jakiejś podgrupy eterycznej, których się nie zauważa i traktuje jak powietrze na ulicy, bo my jesteśmy tak traktowani. Przecież
Znasz człowieka 10 lat. 10 lat. Aut. On cię nie poznaje. Miłość warunkowa, tak? Tutaj pisałam też z jedną siostrą, komentarz zamieściła na YouTube. Też ludzie, którym pomagała, wspierała, traktują ją jak powietrze teraz. Zobaczcie, ja też zabiegi robiłam nieodpłatnie dzieciom i kurczę, to wszystko za przeproszeniem otyłek wytrzeć, tak? Człowieka tak traktują jak papier toaletowy? Do tego dojdziemy. Do tego dojdziemy, jak są traktowani wykluczeni. Aha, teraz mamy kolejną kwestię. Mateusza, 18 rozdział, 17 werset, to co wcześniej nawiązywałam. Jeżeli ich nie posłucha, powiedz zborowi, czy starszym zboru, jak czytamy w tym fragmencie. W starożytnym Izraelu sądzono przez starszyznę w bramach i sądzenie było jawne. Nie było sądów kapturowych. Tym trzem brakuje założyć, tak? Ku Klux Klan. Jak Ku Klux Klan. Władza nad człowiekiem. Tutaj też ten brat, który mi przysłał ten PDF. To jest, są informacje z forum, że niejednokrotnie spotkał się na forum z wypowiedzią i cytuję: ktoś jest słusznie wykluczony i spotyka go ostracyzm od byłych braci, to jeszcze jestem to w stanie zrozumieć, jednak nigdy nie zrozumiem, gdy robi to najbliższa rodzina. Ostracyzm od byłych braci, to jeszcze jestem w stanie zrozumieć. Jak można zrozumieć ostracyzm? Na jakiej podstawie biblijnej? W Mateusza 5, 47 czytamy: a jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż nadzwyczajnego czynicie? Słowa Jezusa. Czy tego samego nie czynią także ludzie z narodów? Pomyślcie, co mówi Jezus o tym. Bo tak naprawdę w tym momencie to są takie niepodważalne argumenty przeciwko